Dzień dobry. Będzie trochę po niemiecken, ale takim niemiecken mojen. Dzisiaj robimy sprzątanie kuchni, moi drodzy. To jest takie rodzinne święto, o którym rodzina nie wie, że ja takie rzeczy robię. Często myślą, że nie. Sprzątanie kuchni, ponieważ mamy czasami za dużo rzeczy nam zostaje. Robimy uzupełniania lodówek i różnych innych rzeczy. Mamy na przykład takie, coś chcieli, a potem nie zjedli. Tu mamy na przykład miskę serów, bo to są sery z targu różne. Tu jest na przykład Jarlsberg, tu jest przepiękny cheddar, tu jest, prawda, to był mazlarem herba, nie, to jest ten, no. Tu mamy camembert i tu jest też jakiś, to jest chyba ten angielski ser, ten. No nieważne, zostało, stwierdzili, a bo to już pozesychane trochę, to nie będziemy jedli. Nie będziecie jedli, dobrze, nie ma problemu, a w ciszy mówię sobie tak, zjecie nawet nie wiecie kiedy. Co robimy? Robimy, kochani, zapiekankę ziemniaczaną, którą ja nazywam alochemiczny Ali, ponieważ chemiczny Ali, jak sobie w Twitterze poszukacie, to był taki gość u Saddama Husseina, który się zajmował bronią chemiczną. Od czasu do czasu trochę chemii należy zjeść. Ja mam takie dodatki, tak, na szybko, w sensie nie mamy tam fiksów czy czegoś, to rozmieszamy z jogurtem naturalnym. I z wodą i zalejemy ziemniaki. Ziemniaki ostrugamy najpierw, tak, ziemniaczana zapiekanka z szynką. Tu mamy szynkę, która jest podacie, już nikt nie jedzie, chce jeść tam parę dni. Ile? Zaraz się damy. 29 maj, dwa dni podacie jest. Zje się, nawet nie wiecie, kiedy zjecie. I co? Zapiekanki są, słuchajcie, najlepsze. A że mamy kryzys kosztów życia i prądu za drogo, to na tym samym piekarniku, w którym będzie zapiekanka, się piekła na 170, 180 stopni może wrzucimy. Tak jak się już piekarnik tak fest rozgrzeje i zapiekanka się będzie robiła na jednej półce, czekajcie, muszę to ktoś przełożyć, to na drugiej półce będziemy robić w przepięknej formie do tortów biszkopt. Biszkopt będę robił, zaraz wam pokażę, dzisiaj z kaczych jaj, bo zostały 4 kacze jaja, już są tydzień, więc trzeba je szybko skonsumować. 4 kacze jaja to jest tak jak 8 kurzych. Cała audycja w ogóle jest specjalną dedykacją dla Szulskiej z Krakowa, no, mojej przyjaciółki, i dla wszystkich tych moich widzów, którzy tęsknili za chujową kuchnią Jakubowskiego, czyli moim gotowaniem na ekranie. Ziemniaczki zaraz umyję dla tych, którzy tam kiedyś zauważyli, że ja ziemniaków nie opłukuję. Zaraz się opłuczę, spokojnie, kochani, higienicznie jest. Poza tym w 180 stopniach to wszystko zdechnie, w związku z czym nawet jakby się tam coś trafiło, jakaś bakteria, cizuś. A potem jeszcze zalewamy to chemią, także tu, kochani, nie macie ten się czego obawiać. Moja rodzina zawsze przeżywa i nawet się cieszy, nie? Ja mam czasem jako kucharz obawy, kurwa, czy ten ser czasem nie jest za stary, ale zobaczymy, najwyżej nas pogoni, nie? Nie, się nigdy nic nie zdarzyło w mojej kuchni, żadne zatrucie, ludzie. To ja oglądałem, bo ja do takich różnych należę tam platform i grup kulinarnych. I wczoraj jakaś laska załadowała film, w którym pokazuje, jak robi zapiekankę z kurczaka, który jest marynowany w Coca-Coli. I ja tak patrzę, mówię, tego jeszcze nie grali. Kurczak w Coca-Coli. Tak śmialiśmy z moim chłopakiem potem, że ten, że no być może, przynajmniej na pewno bakterii nie będzie w tym kurczaku, jak marynowany był w Coca-Coli. No bo u nas Coca-Cola to idzie albo do drinków, kiedy mamy chujowe whisky, żeby zapić jego smak, to się zalewa Coca-Colą, ale to my kupujemy w szklanych małych butelkach, bo są dostępne takie w arabskich sklepach tutaj, w plastiku absolutnie nie. I Coca-Cola służy nam w dużych butelkach plastikowych. Przepięknie, kochani, jak wlejecie do sedesu na noc, przepięknie pozbywa się wszelkiego rodzaju nieprzyjemności, brudów, zagrzybień, rury przepięknie przeczyszcza. Bardzo ładnie działa jako środek odkażająco, uzdatniający. Także tak, tu polecamy. Tu w tym wypadku 2-litrowa cola w butelce się przyda lepiej niż Domestos, a na pewno jest bardziej przyjazna dla środowiska. A propos przyjazności dla środowiska, wczoraj czy dzisiaj widziałem i słyszałem wypowiedź słynnego ministra zdrowia wszechczasów Rzeczpospolitej Polskiej, czyli pana Adama Niedzielskiego w Radiu RMF, zdaje się, odpowiadał na pytania, że zostało tam ileś, 25 milionów czy coś, niezużytych szczepawek, eliksirków. No i co z tym zrobić? No i pan Niedzielski tak powiedział, że no najlepiej to by było oddać do tych państw, które potrzebują, i dać im to, niech mają, ale niestety nie mają, więc trzeba to specjalnie zutylizować. Nie można tego po prostu tak wylać do ścieku czy wyrzucić, bo to by zaszkodziło środowisku. I tutaj taki ząk na... Był widoczny ząk na twarzy prowadzącego audycję, mówiący, to czekaj, czekaj, wstrzykujemy ludziom domięśniowo coś,
co generalnie jest szkodliwe dla środowiska. Ale słuchajcie, na polach z naszą dorastającą żywnością, zbożowymi, warzywnymi i tak dalej, są prowadzone opryski w kombinezonach głębokich. Panowie opryski robią, bo przecież to, czym pryskają niby na owady i na uzdatnianie roślinności, to jest tak trujące, że mogliby dostać nawrotów głowy i zasić przytomność i coś tam. Pukamy ziemniaki. No, także ziemniaczana zapiekana, ziemniaki teraz będą jeszcze pokrojone w kostkę. No, puśćcie się. Będą pokrojone w kostkę i zalane, będzie do tego pokrojona w kostkę szynka. Całość będzie zalana brejką z dwóch brejka, czyli od breja, czyli takie coś. Z tych dwóch torebek tutaj jest sos pietruszkowy, tak? A tu jest jakaś mieszanka śródziemnomorska. Wyprzedaż była. Po 50 pensów to kupiłem. Mówię, u mnie takie rzeczy schodzą, więc dlaczego nie? Bo też często pytacie o to, że no, w czasach obecnych kryzys tyle w ogóle drogo i produktów nie ma. Co jeść, panie, co jeść, żeby jeść tanio i dobrze. Po promocjach chodzić, kochani. Po promocjach. Ja wam powiem naprawdę, ja tyle rzeczy kupuję na przecenach. Ja wiem, w których sklepach kiedy co wrzucają i można naprawdę za śmieszne pieniądze kupić towary dotąd luksusowe. Na przykład, nie wiem, steki z Angusa. Taka krowa ze Szkocji. Które normalnie są tam za, nie wiem, 20 funtów za kilo. Jest w paczce dwa takie steki i ona na przykład normalna cena ich wynosi 9 funtów. Ale jak się przyjdzie o odpowiedniej godzinie z odpowiednią datą, to te steki leżą już w przecenie za 2 funty. Nie? Zobaczcie, jaka ogromna obniżka. Wiem, że ze sklepu, bo normalnie kupuję też warzywa, owoce i mięso kupuję w sklepach halalowych, czyli muzułmańskich, czy to kurdyjskich, czy arabskich. Jakość dobra, cena też nie najgorsza, ale jak się mają, jak się trafiają takie kwiatki, słuchajcie, w Lidlu, to bo ja tam w Tesco nie kupuję, bo oni mają chujowiznę jeszcze większą. Tesco, Lidl przynajmniej póki co nadal dba o jakość. Pewnie, że to nie jest aż tak fabryczne jedzenie, jak w innych sieciach supermarketów. No. Chciałbym zdementować pogłoski chodzące o tym, że w Wielkiej Brytanii nie mamy co jeść, że mięsa nie ma, że nie ma jedzenia, nie ma sera, nie ma mlika, papieru, nic nie ma. Wszystko jest, kochani, nie ma się co przejmować. Podrożało i owszem, ale zauważyłem, że ta drożyzna jest do przejścia, jak się może gospodarzy. No, był krzyk i pisk na początku o te podwyżki, no bo to jest oczywiste, że jeżeli coś o 200% drożeje, nie? Na przykład, nie wiem, marchewka z 30 pensów na 60 albo na 90, czyli prawie funto za kilo, no to jest krzyk, bo to, no to drożyzna, panie, łoło, co to się dzieje? Ser na końcu będę tarł. Tarkę mam. Kupioną kiedyś onegdaj, poniekąd onegdaj, na targu w Polsce. Kupili mi taką tarkę, przywieźli z Polski. No i teraz chemiczny drugi wchodzi, czyli szyneczka w kosteczkę. O, chodź, może, chodź. Także tak. W przygotowaniach są kolejne audycje, to wy wiecie, ale to nie będę teraz o tym mówił, bo nie wiem, kiedy będę publikował tąże audycję, tężę audycję. Szpikulcu, chodź tu. Chodź tu, szpikulcu, pomóż mi. Dobra. To trzeba otworzyć z tej folii, pokroić. Takie szynki konserwowe, ja wiem, to jest chemia straszna, ale one mają swój urok i są dobre. Na przykład do zapiekanek, do takich pokrojenia w kostkę, na przykład na pizzę, ktoś swoją robi. Nawet fajnie pachnie. No ja wiem, tam są jacyś bustowcy czy inni, co walczą z chemicznymi berlinkami czy z innymi tam fabrykami mięsa, gdzie parówki są robione i tak dalej. Ja to wszystko, kochani, wiem, ale z drugiej strony, wiem, że tej chemii teraz jest więcej, ale z drugiej strony, powiedzcie sami, kurwa, całe życie jemy takie jedzenie i nagle B. No, ja mówię, jak głód do dupki zajrzy, to się ludzie ze wszystkim przeproszą, nawet z chemią. Nawet weganie z mięsem, przepraszam. Ja nikomu nie życzę głodu, bo głód to straszna rzecz. Tym bardziej powinniśmy dbać o to, żeby dobrze jeść, a nie oszczędzać na jedzeniu, bo niestety, i to jest smutne, słyszę od coraz więcej moich znajomych w Polsce, mówi, że no, na pierwszym miejscu, z uwagi na drożyznę, w pierwszym miejscu zaczynałem oszczędzać na czym? Na jedzeniu. No bo podatki, rachunki trzeba płacić, a na jedzeniu na oszczędzaniu. Ja zawsze mówię, słuchajcie, stare przysłowie, które moja babcia zawsze mówiła, świętej pamięci,
Jak nie zaniesiesz do rzeźnika, to zaniesiesz do lekarza. Znaczy to po śląsku brzmi, jak nie zaniesiesz do masoża, to zaniesiesz do lekarza, bo masoż to jest, czyli od masarni, rzeźnik. No i taka jest prawda. Słuchajcie, to nie jest sztuka oszczędzać na jedzeniu, nie dojadać, jeść świństwa, a poświęcić trochę czasu, tak jak ja to robię. Przejść się, wyczaić, w których sklepach są w danych, o której godzinie, w których dniach w danych sklepach są na przykład przeceny. Ja wiem, że w Polsce to nie jest może rozwinięte tak jak w Anglii, że na przykład taka sieć supermarketów jak Asda zawsze w niedzielę od godziny 15, bo oni w niedzielę nie są otwarci do 22, tylko do 17, czyli 2 godziny przed zamknięciem, mają takie specjalne dwie lodówki z przecenami, które już z towarów wszystkich spożywczych, które na przyszły tydzień już nie mogą wylądować na półkach, bo im się data kończy. I tam się naprawdę ustawiają w bogatej Anglii kolejki ludzi, którzy myślą podobnie jak ja, to znaczy ja się od tych ludzi w sumie nauczyłem takiego postępowania. To nie jest żaden wstyd iść kupić coś przecenionego, to jest wręcz powód do zadowolenia, że właśnie zamiast zapłacić za 2 steki wołowe 9 funtów, zapłaciłem za nie 2. Więc wziąłem sobie tych paczek 4, czyli razem zapłaciłem 8 funtów za 8 steków. I to jakich? Połowę można zamrozić, to nawet jak jest podacie, to tam wytrzyma miesiąc, czy tam 2-3 tygodnie zamrożone na pewno. Dobra. Także tak, proszę Państwa, no jak mi ślicznie gołąbki tu śpiewałem. Także gołąbki same idą do gąbki. Nie używam się ostatnio, cię non stop zacinam czymś. Proszę Państwa, no a tak jeszcze ze spraw prasowych, to w ogóle nie wiem, czy słyszeliście, ale taka kraina na U zaczęła Polsce wyliczać straty, które poniosła, kraina na U poniosła straty związane z tym, że Polska jako kraj przyblokowała sprzedaż na swoim terenie ich chemicznego i zubożonego uranem zboża. I wyliczyli już tą stratę na 200 milionów euro. A ja się tak zastanawiam, a Polska w tym momencie powinna wystawić im rachunek za cały sprzęt, tam za pomoc humanitarną to nie, od ludzi nie, ale za cały sprzęt chociażby wojskowy, który poszedł na ich wojnę, bo to nie nasza wojna. I poczekać na reakcję. I poczekać na reakcję. Jak tam hachły na to zareagują? No wiem, że brzydko mówię hachły, ale no, oni też nas lepiej nie nazywają, więc przynajmniej na tym poziomie werbalnym możemy sobie podokuczać. Tak, ja mam, proszę Państwa, swoje uzasadnione powody, dla których mam takie, a nie inne zdanie na temat państwa U, a w szczególności mieszkańców zachodniej jego części. No do wschodniej to tam mam mniej, ale do zachodniej mam dużo. Wiem dlaczego, nie będę tego milion razy uzasadniał. Pozwólcie, że tak będzie. Nikomu krzywdy nie robię, jakby nawet taki mieszkaniec krainy U z zachodniej jego części zapukał do mnie do domu, prosząc o wodę czy jedzenie, to bym dał oczywiście, ale do domu bym już nie wpuścił. To na pewno nie. Dobrze, to co? Aha, pokażę Wam te jajka od kaczek. Na targu kupuję. Na targu naszym miejskim. Mam taki od kaczek, a te kurzęcie, jak to się mówi. Kurzęcie jaja. O, też 4 akurat, ale nie zostały, tylko mam ich więcej. To są tej wielkości. Zobaczcie, jaka różnica jest. To są w ogóle białe, takie, zobaczcie, takie wielkie. Jak je rozbijam na jajecznicę, to też żółtko jest takie wielkie. Więc ja tak liczę, że takie jedno jajo kacze, to są 2 jaja kurze, te large, bo to są te duże, to są te największe, jakie tam są na targu jajom. Póki co na jaja nas stać, wszystko jest ok. Ja będę zaraz, aha. Jeszcze no, bo nie wszyscy może znają moje takie sposoby na, ojej, żeby się tu teraz dostać. Panie Michałku, coś pan narobił, no nic. Zaraz sobie znajdę słoik, bo ja lubię w słoiku rozstrzelonym. O, mam po miodzie, patrzcie. Czy po czymś tam. Ja wsypuję, bo każdy mówi, często mówicie, że grudki się robią w sosie, jak mąką się zagęszczę czy coś. Się grudki nie będę robić. Jak rzecz do wymieszania się wsypie do słoika, czy to jest mąka, czy właśnie jakiś fix, czy sos, czy coś. Wleje się potem wody, nawet można dodać śmietany, też dodamy. I jogurtu naturalnego. Zakręci się i się rozstrzelą tak w shakerze. Nie ma ani grudki. Zawsze tak zagęszczam sosy mięsne, jak mam mąkę, to żadne tam mieszanie czy paczką do ciepłego. Nie, nie, nie. To trzeba, proszę Państwa, wysypać do słoiczka, rozszelątać i nie będzie.
tą całą brejeczkę, czyli to, co za chwilę stworzę. To jest jakaś rękawica w środku, czy była, ale zostawiam. Chociaż będę to używał, nie. W tym plastiku w ogóle to jakieś takie dziwne rzeczy wychodzą. Czekajcie, śmietana. No! Coś tu jeszcze można posprzątać z lodówki? No nie, nie dobra, bardzo mam. No właśnie mówię, w takich zapiekankach zawsze u mnie najczęściej lądują rzeczy, których już wiem, że moi bardzo kochani domownicy nie będą chcieli dotknąć, więc dostaną to w innej formie i tak to zjedzą, i tak to zjedzą. Śmietany, proszę. A śmietany nie będziemy żałować. Damy całą, to się będziemy pierdzielić, niech będzie to, no całą nie zostało troszkę. Dobrze. Coś jeszcze tu miałem dać? Boty dla urody. Dla tych, którzy często też mnie mówią, widzą, zauważają, bo macie prawne oko, że ja często leję wodę z kranu do spożycia. My ją w ogóle pijemy, proszę Państwa, prosto z kranu, bo mamy bardzo czystą wodę tutaj w Birmingham. Bardzo czystą. To jest... Nie, to nie będziemy już dawać ogórce, jak już jest tego tyle tutaj. Mamy bardzo czystą wodę, można pić prosto z kranu, jest bardzo smaczna, czysta, zdrowa, dobra. Tylko trzeba odpuścić zawsze z tych rur, żeby była taka chłodna niż partia, nie od stana z górnych. No, o jak pięknie. Słoik do umycia. Na górę będę tarł ser potem, tylko ja tak, wstawiam zapiekankę do piekarnika, proszę Państwa, i... Aha, damy sobie od razu na górę jakieś zioła. I ser, jak sobie zetrę, to daję pod koniec, bo on jest takim wyznacznikiem. Jak już widzę, że ziemniaki są zrumienione i ten sos zredukowany, czyli wsiąknął do ziemniaków, tak? To wtedy posypuję górę tym całym startym serem, który mam. I jak on mi się zbrązowieje już, to wtedy wiem, że zapiekanka jest dobra. To jest u mnie taki zegar, takie odmierzanie. Tutaj daję takie cudo, które uwielbiam dodawać do wszystkiego. To jest fenugreek. Kiedyś mówiłem, jak to się nazywa po polsku, kozieradka, tak? Czy coś takiego? Nie wiem, poprawcie mnie, jak to gadam głupoty. Przepraszam za kapu. Piekarnik trzeba włączyć. Tak, to koniecznie. Bez tego nie ma życia. Piekarnik tu, damy na 200, niech się zagrzeje. Góra, dół, termoobieg jest. No, właśnie a propos wody, dla zdrowia i urody, to też oprócz tego, że nie pijemy napojów gazowanych słodkich, tylko... Ja robię kompoty, to dla mnie nie jest żaden problem codziennie kupić, proszę Państwa, paczuszkę jabłek za funt 20 chyba jest w Lidlu, paczka jabłek, dać 4 goździki i na taki wielki gar, szybko ważę to robię, wielki gar, tam akurat wychodzi mi około 6 litrów kompotu dziennie i do tego daję, ja wiem, 1/3 kilograma cukru. Białego. Zawsze, nawet ten biały cukier rafinowany, zawsze jest to, proszę Państwa, zdrowsze niż napoje gazowane i soki w kartonach i plastiku za małe pieniądze, ale bardzo szkodliwe. Chcę Wam pokazać, co też, jakie ustrojstwo zostało nabyte drogą kupna przeze mnie i używane jest do robienia wody sodowej, jak kiedyś w syfonie, to nie jest to prawda syfon. Woda z kranu, tu wkładamy nabój do sody, zakręcamy, to tak na końcu taki mały będzie wystrzał szampanowy, tralala. I mamy wodę sodową do picia, najczęściej w małych szklaneczkach, delikatnie, prawda, jakby ktoś był bardzo spragniony. Teraz zrobimy psz. No, jest gotowe. Także tak, polecam Wam gorąco i tak jak mówię, ja za chwilę zacznę się, bo nie chcę Wam pokazywać, jak robię biszkoptu, bo to jest głównie praca z mikserem. A taką blachę tu będzie położony pergamin, taki, że papier do pieczenia. Boków nie smarujemy żadnym tłuszczem czy nic. Do miski oddzielamy żółtka od jajek, od białek i białka miksujemy najpierw z dobre 3-4 minuty, aż się zrobi taka masa gęsta piana. Wtedy dodajemy, ja dodaję szklankę cukru. Szklanka u mnie ma pojemność 200 ml, czyli jest taka. Taką szklankę cukru i osobno na boku mam przygotowaną szklankę mąki pszennej tortowej, też to w tej samej ilości. Dodaję cukru, mieszam mikserem na najwyższych obrotach, aż się znowu zrobi gładka masa i wtedy dodaję żółtka i znowu mieszam gdzieś około 3-4 minut do 5. Słuchajcie, im dłużej mieszamy, im bardziej ubite jest piana, tym lepiej. Podstawą dobrego biszkoptu jest dobrze ubita piana. Im dłużej, tym lepiej, więc jak macie cierpliwość, możecie na 10 minut. Tego się nie da przebić jak bitej śmietany, że jak za długo ubijasz bitą śmietanę, to się z niej zrobi masło. Tu się tego nie da zrobić z białkami, już żółtka dodajemy.
Mieszamy i dodajemy przez sito przecedzonym, wyłączamy mikrofon, mikser, przez sito przecedzoną dodajemy mąkę, kochani, i wtedy miksujemy już na wolnych obrotach, żeby się wymieszało. Wylewamy na pergamin na dole, tu niesmarowane, wylewamy to i natychmiast do piekarnika. Jak jest zapiekanka już w środku, najlepiej jak już jest w środku, piekarnik jest na 180, wrzucamy na 25 minut maksymalnie. Nie otwieramy w międzyczasie, bo się zakalec zrobi, opadnie nam ciasto. Potem 25 minut sprawdzamy, załączamy sobie stoper. Wyciągamy blachę i słuchajcie, zrzucamy ją z tej wysokości gdzieś na blat albo na podłogę. Chodzi o to, żeby to ciasto uderzyło, bo wtedy uciekają z niego bąbelki powietrza i ono nam nie opadnie. Zostawiamy do ostudzenia. Z reguły mi wychodzi, zobaczymy jak mi z tych kaczych jaj wyjdzie. Jak wychodzi mi taki spód, że jest taki aż dotąd, do granicy, to ja czekam aż ostygnie i kroję na pół, połowę zawijam w jakąś folię i mrożę, a drugą połowę zostawiam, wylewam tu bitą śmietanę, kładę jakieś owoce, tu mam akurat ananasy z puszki siedzone i na górę jakąś galaretkę. Do lodówki na drugi dzień przepiękne ciasto na lato. To co, wyczerpałem temat gotowania, teraz się będę zabierał za... czyli ubijanie jajek na biszkopt. Dobra, kochani, pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Pamiętajcie o ogrodach, pamiętajcie, że Was kocham. Nie tak trudno być poetą, nie tak trudno też dobrze zjeść, a wcale nie za miliony. I kombinowanie w kuchni jest bardzo fajne. Nawet jeżeli czasami coś chemicznego damy, nie szkodzi, też można. To co, pamiętamy o sobie i do zobaczenia, papa. Pa.